Cześć, z tej strony Łukasz Jurek. Chciałbym Wam przedstawić bardzo ładny album, który wpadł w moje ręce. Jest to album z Biedronki pod tytułem Dumni z naszych, który promuje naszą drużynę i historię naszego futbolu. Album został wyprodukowany przez wydawnictwo Panini, czyli wszyscy gracze karcianek tutaj związanych z piłkarzami wiedzą, że produkt będzie bardzo dobry. Już sama okładka świadczy o tym, że wykonanie jest najwyższej klasy. Oraz papier, który w środku się znajduje, też bardzo miły w dotyku. No i jednak tutaj producent i Biedronka się bardzo fajnie postarali. Album jest bardzo elegancki. I teraz tak, aby go zdobyć, można po prostu wydać 14-15 zł w kasie i kupujemy gotowy taki album. Chyba że mamy kartę z Biedronki, to wtedy oczywiście dostaniemy go już za 10 zł, a nie ukrywam, że wtedy taka cena za ten album to już jest cena bardzo fajne. Natomiast, żeby otrzymać do albumu karty i naklejki, to musimy robić w Biedronce zakupy. Jeżeli zrobimy zakupy za 40 zł dowolnego towaru, otrzymujemy tak zwaną trójkę, czyli w środku będą po prostu trzy naklejki, które naklejamy w albumie. Natomiast, żeby zdobyć troszeczkę rzadszą rzecz tutaj w naszym albumie, należy kupić warzywa, owoce lub produkty z taką specjalną naklejką i wtedy otrzymamy kartę, znaczy tutaj takie opakowanie z jedną kartą do gry. Fajne jest to, że w albumie oprócz naklejania naklejek, czyli mamy takie specjalne miejsca do naklejania naklejek, to oczywiście na samym końcu mamy tutaj taką specjalną planszę do gry naszymi kartami. Czyli kart, od razu Wam powiem, jest 18. Mamy w środku taki specjalny tutaj jakby albumik na zbieranie tych naszych kart, czyli one nam się nie zniszczą. Natomiast naklejek, już Wam tutaj pokazuję, jest bardzo dużo. Naklejek jest 96. Możemy sobie zobaczyć, jakie te naklejki są. Mamy tutaj opis, o co chodzi w katalogu. I z mojej strony podpowiem tylko tyle. Nie będę Wam okazywał całego, bo tutaj chodzi też, żebyście mieli troszeczkę frajdy z czytania. Natomiast jest przede wszystkim historia. Są bardzo ładne ilustracje, bardzo fajne dane. No i oczywiście dalej są opisy wszystkich naszych piłkarzy, bramkarzy z naklejkami w akcji. I teraz ja może tylko pokażę, jak wygląda taka naklejka. Otworzymy sobie tutaj jedną, może tak od razu ją przerwę i zobaczymy, co mi się udało tutaj wylosować. Nie ukrywam, że największa frajda, bo nie wiadomo, co kryje się w środku. Bardzo fajnie zabezpieczone. Ok. I uwaga, uwaga, kogo tutaj mamy? I mamy tutaj piszczka, elegancko, bardzo fajna karta. Oczywiście karta ma odpowiednie punkty, jest też opis zawodnika, gdzie zawodnik głównie gra. No wiadomo, piszczek tutaj jest bardzo znany. Tak wyglądają karty. No i zobaczymy sobie teraz, jak wyglądają naklejki. Naklejki pewnie będą bardzo ładne. O. No, naklejki, nie ukrywam. O, Mistrzostwo Świata, Błaszczykowski i trener. Jak widać, że naklejka jest tak jakby w technologii 3D. Bardzo ładnie to jest zrobione. No nie ukrywam, że tu możemy jednak wydawnictwo Panini pochwalić za to, jak to zrobione, bo niektóre karty były kiepskie. Natomiast ten album jak najbardziej polecam. Czyli tak, mamy kartę z Biedronki, wydajemy 10 zł, kupujemy zakupki i mamy bardzo fajną zabawę tutaj. Oczywiście karty z tyłu gramy. I dodatkowo podpowiem, że wchodząc na App Store'a możemy sobie ściągnąć odpowiednią aplikację i również będziemy z tym katalogiem grali w naszym telefonie, jak i w App Store, jak i w Play, tutaj Google Play'u. Z mojej strony to wszystko. Wielkie dzięki. Cześć. Jeżeli filmik Ci się podobał, kliknij subskrypcję, która pozwoli mi się rozwijać na tym kanale. Natomiast z lewej strony zawsze masz filmik proponowany, a z prawej najnowszy filmik z mojego kanału. Cześć!